No. Witam ponownie wszystkich. To jest nasz kurde kokosowy pit. Przyczajony tygrys. On się tu skrada. Co my teraz robimy? No nikt nie wie, kto to może wiedzieć. Zobaczymy, kto do nas zadzwoni. Czemu, bo czemu stoisz w wodzie? Spójrzmy na mapę może, no bo to mapa nam powie, co mamy robić dalej. Jakiś dziennik, jakieś misje. Nie ma, same poboczne. Brak misji głównej. Brak wypraw. No ciekawostka, ciekawostka. Najprawdopodobniej, tak jak mówię, zaraz ktoś się do nas odezwie, zadzwoni, czy coś w tym, w ten deseń. No ale zanim to nastąpi, to sobie jakoś musimy ra... O kurde, jaki bydlak! O, dzwonią. Dobra. No i nas już za... O kurde, czekajcie. Już nam każą wracać, nie? Ukończony sezon na ryby demony. Niezły demon z tej ryby. Dobra, czyli mamy do Prosperity wrócić. Szybka podróż, tak. Założę się, że on nam teraz każe rozbudować bazę i będziemy musieli wszystko na mapę przejąć. Myślę, że tak będzie. W ogóle patrzcie, jaki jest postęp gry, bo niektórzy nie wiedzą. Czekajcie, gdzieś to było wyzwania. Gdzieś było postęp. Nie, ktoś pamięta, gdzieś tu było ile na ile questów mamy. Nie, gdzieś było, ale już byliśmy w połowie ponad. Back in one piece. Glad you're back, Captain. You got Joseph Seed on our side. I hope it didn't come at too high a price. There's something different about you. You've changed. But now the New Eden's attacking the Highwomen. The twins are fighting a war on two fronts. We need to take advantage of this. We've done good work in Prosperity, but it's still not enough. We need more specialists. We need to invest some ethanol in our facilities. Widzicie? Więcej specjalistów etanol. Getting Prosperity back up and running again. Once this place is at its peak, we'll be in a good spot to really take the fight to Mickey and Lou. While you're out doing that, I'm gonna do some recon. See if we can't get a foothold deeper in their territory. I'll meet you back here when you're done. No niestety, no to jest właśnie to najgorsze, że po prostu trzeba dwie osoby i 9 obiektów, nie, to jest sporo. Będziemy latać, patrzcie, ostatni moment na przygotowanie. Now you need to find and grab this package. It's marked by pink smoke, but beware. The package has a GPS transmitter. So once you grab it and start moving, it won't be long before the highwaymen come after you. Ooh. I'll radio you an extraction point and bring the chopper around to get you. O, jaka misja ciekawa, wyprawa. Co o tym myślicie? I'm ready yesterday. You ready to go? No dobra, możemy spróbować tą misję zrobić. The highwaymen found a crashed aircraft carrier and are using it to hide supplies. They thought they could keep that a secret, huh? Czyli kradniemy zasoby i uciekamy do pointu, do punktu, gdzie musimy je oddać. Ale to opisałem profesjonalnie. No, just a joke. The highwaymen would be pissed off and we need to get the fuck out of there quick. So, ça t'entends-tu? A moi je capote. No dobra, no to lećmy. Thanks for the ethanol.
Now we can go all over. It's gonna be fun, you'll see. We're gonna find a lot of cool shit and take a huge crap all Dobra, over chłopie, the island, no, ale... man. Co ja mam zrobić, żeby to ruszaj tak? Aha, dobra. O kurde, jaki lotniskowiec. No, powiem wam, że niezły lotniskowiec. Tego to chyba nie było w poprzedniej części Far Cry'a. Czy to jest jakaś taka mini misja? Tam wleź na górę, żeby się ześliznąć. Oh fuck. Psy, połamałem nogi. Przecież było dobrze. Co ona zrobiła z tym spadochronem? To ona go rozłożyła i złożyła, czy co? Może za bardzo przytrzymałem przycisk. Noga złamana. Kurde, nie tylko noga, szyszka złamana. Tam wszystko poszło się złamać. Kurde. Co za szajs. Ciekawe, jakie zasoby ja tutaj mogę. I co mi daje ta moc Josepha Seeda w momencie, kiedy nie mam żadnych perków do niej, umiejętności w jakiejś lepszej. Fuck. Coś mi gryzie w dupę. Coś mnie użarło i to... O fuck, jakiś rekin tam był. Co zrobiłem? No, działa mi całkiem nieźle. Zainstalowałem sterowniki najnowsze. Aha, oj, tu jest dużo, dobra. Coś będę musiał wymyśleć. Myślałem, że to tam u góry, że zgrabnę i ucieknę, nie wiem, zaraz wyskoczę za burtę i koniec po misji, nie? O Jezu, nie mówcie mi, że ja to będę od początku za każdym razem zaczynał, to sobie chyba zaraz daruję tą misję.
Fuck. Oj, słabo, słabo, powiem wam, to będzie ciężka przeprawa, coś tak czuję. A ten koleś mnie podniesie tu jakoś? Kurde, nie wygląda, jakby się zbliżał do mnie. O, chociaż 18, 15. Okej, on chyba tu jest. O Jezu, sędzia, biją. No nie, zginął, no nie, no co za typ. I co, i znów od początku, tak? Trzeba na to jakiś dobry plan mieć, wiecie, bo jak my to tak będziemy robić, to ja tu będę przez następną godzinę siedział na tym statku, jakiś próbował jakiś worek ze śmieciami odnaleźć. No. Jakieś zrypane to jest. No przeskaczę, naciskam shifta, ten nic nie rozłowi, nie rozkłada, nie? Raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No co za gra? Już mi się ochotę chciało tej misji robić. Początek mamy całkiem niezły, o kurde, rekin. Kurde, widzi, ale nie wiem kto. Dobra. Dwa. Kurde, a ten skąd się wziął? Ja pierdzie, się wystraszyłem. Thank you.
Co za typ? Co on tam gada? To takie trudne, powiem wam, na razie przynajmniej. Mam nadzieję, że on tu będzie na tej plaży. Chopper. Czemu ona mówi, że oni uciekną i ja mam... Dobra. Ewakuacja. Koniec, kurde. Ciekawe, co zdobyliśmy na tej misji. Będzie, że jakiś etanol. Bo teraz jakby musimy tylko ten etanol zdobywać, żeby... Sorry, bazę rozbudować. I to jest nasz główny cel w grze. Na najbliższe godziny. Tytan, komponenty, taśma izolacyjna. No i to właśnie są te rzeczy, które nam nie są tak do końca potrzebne. Nam jest potrzebny czysty etanol, więc skupmy się na tym. Mamy tu na przykład bazę do zrobienia, czy tą bazę. Więc możemy na przykład tu zrobić szybką podróż. O, no i trzeba te bazy zdobywać, no nic, tu tak Far Cry klasyczny, powiem wam. Get to the choppa. Cancer rates in the valley haven't been too bad, by my reckoning. Kurde, no. Jak tu puścić, kurde, szczupaka, nie? Zapuścić żabę. Tędy chyba.
Jezu, jak ktoś by się tak umiał po linie wspinać, to ja nie wiem, to jakiś chyba był mutakiem. Co daje rozbudowanie swojej bazy? Oj, różne rzeczy, lepsze wyposażenie, lepsze pojazdy, dostęp do, nie wiem, więcej HP-ków. Dostęp do jakichś tam umiejętności specjalnych, do tych grup, co nam pomagają i tak dalej. No, pełno rzeczy. Praktycznie tutaj zamiast rozbudowy sprzętu, w tym Far Cry'u rozbudowuje się tą bazę, nie? Tak jak poprzednich mogliście sobie, nie wiem, jakieś tam dorobić. Kołczany, nie kołczany. To tutaj się rozbudowuje na zasadzie właśnie takiej, że jest ten. Tam jęczy. Myślę, że to nie było cichutko zbyt. Tam jest jeszcze jeden. Żeby alarmu nie zrobili, nie? Zdobyte. I tak to się robi. Sprawdź, czy można strzelić w alarm. No właśnie to sobie myślałem, bo pamiętam, że kiedyś coś było takiego. No i to jest moja postać, nie? O. Premia za brak o kurde, to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy są. Ja bym chciał teraz na przykład amunicję sobie. Uzupełnij amunicję. No i tyle. I następna baza po drodze, którą tu widzę. To nie wiem, może być tutaj na przykład. Jakąś szybką podróż gdzieś w pobliże? Nie. Kurde, może pojazd jednak weźmy.
Amator wyzwoliciel, cicho tam. Możemy zrobić różne pojazdy, level 1. No level 2, level 3 niestety nie, złotych też nie, ale możemy sobie po prostu nasz motor przywołać, który jest naszym ulubionym pojazdem, bo jest za darmo i go mamy. To jest mniej więcej takie kryteria. Kryteria są proste, jeśli chodzi o... To nie wiem, jak ja mam tam jechać, to chyba będę musiał bez autopilota. Kobieta z wąsem, zbroi i z łukiem, nie? Mówię, ten świat mi się bardzo podoba, to, że on tak zarósł i... Oj, co oni tak biegają, kurde, jak jakieś króliki pod nogi ci wbiegną. Fight pit jakiś, słyszeliście? O, koleś do odkrycia. Dobra, bierzemy go. You got a chip on your shoulder the size of Texas, I can tell. Irwin. We got some twins in common, right? They teamed up with me a while back, you know. I'm like the right-hand man, pretty much. We got this thing where we owe each other. Te postacie poboczne też musimy odblokować. It's like a give and take type deal. The thing is, I owe him this time around. Uh-oh. And I'm in a little financial trouble. Now all I need is a sure thing, and boom, hey, no problem. Now here's a skinny. There's some fighters in this arena, and I need somebody who can give them a run for their money. But first, I need to know you could throw a punch, really hey, make the shit out of somebody, you know? So take a swing at this machine here to measure what you got. Now I broke it when I gave it a shot. Let's see if you got half as much. Dobra, mamy siłę. Now that's a fucking punch. Hate to be on the bad end of you. Let's put it to use. Stash your weapons. Obviously we can't take them where we're headed. And follow me. Come on, it ain't far. No, hopie, idź. Tyrolka. Knocked out 17 guys in a row. Huh? Seven fucking team. Fighting Pete, kurde. Too lethal. Punched the last guy so hard, he farted his brains out. Seriously, guys, seriously. His brains. And that made me pull up short. I had to think to myself, I got a gift. Well, I can't control it. Okay, here we are. Head on in, and my associate will help you get processed. Make nice. Don't look him in the eye. After you're done, I'll open the door for you. Meet you back at the weapons cache. Go get him, chump. Champ. Yama kościoła macza. Yeah, I'm here for you. I know what's the skinny out here. The leper sent you, huh? Get the word out. Get exposure. Follow me. O, jakie ćwiczonko, tu Michael ćwiczy. Słodzinka, lollipop mnie będą nazywać. Lollipop.
Czemu oni po prostu nie przetłumaczyli lizaczek? Myślę, że lepiej niż słodzinka jakaś. Jakieś talenty, które mi pomogą w walce wręcz. Może to powinienem lepsze w walce wręcz. Przytrzymaj Z. No i co teraz? Że kurde, jak sam z tymi talentami, koszt 7. O fuck, zik. No powiem wam, że kurde grubo jest, nie? Dobrze, że mam tą moc Johna Seeda, bo bym w życiu nie dał rady. O Jezu, ogień podpalili. Co teraz?
O, fuck, spaliłem się. Kurde. No dobra, ale byłem już daleko. A jeszcze bym dalej doszedł. Właśnie testuję, to ciągle robię tą umiejętność na Z. To jest właśnie ta, znaczy u mnie to jest na Y, bo to jest jakoś podmienione. Aha, to muszę to i tak przejść. Znów? Co się stało? To jest właśnie ta umiejętność, moi drodzy. Ktoś idzie. O fuck, wyrzuciłem broń. To teraz. O fuck. No i tyle. No a z tą mocą powiem wam, to jest mocarz, nie? Typa, powaliłem. Lollipop! 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 No, bez mocy by nie było szans, chociaż w głowę oni dostają po 200, tylko trafcie ich w głowę, nie? Ucieknij. Dobra. No i pięknie, nie? Powiem wam, że ładnie to porobiliśmy. Podobała mi się ta arena. No i ta moc w sumie nawet niezła. Myślałem, że to będzie gorsza. To jak no, strzała ściąga typa tyglo levelowego, to ja będę mógł dzikiem walczyć z rękami gołymi i tyle. Nie? Więc jakby mi się to bardzo podoba. No i ten typ już będzie w naszym teamie. Musimy jeszcze jednego zdobyć, żeby rozbudować wioskę. Hey, slick. You think you're clever, huh? You think you're hot shit? Because that's exactly what you were back there. You fought great. I think you're the kind of asshead I could work with. The asset. I mean asset. Shit we could get up to together. Oh. Great things. Great things. I don't even know what that means yet, but I will. You take my word for it. I have the best ideas. Eventually. I gotta put on my thinking cap. Need some space to figure this out, so you run along. Can't think with you nose breathing over my shoulder. I'll be in touch. Nic, zdobyłem go? Dołączy do mojej ekipy, czy nie? O. Fuck, no jak kurde w wodzie się złamał, ty. Przecież spadochron był otwierany, był kurde. O Jezu. Nie wiem, o co chodzi.
Ale ja spadochron otworzyłem nad tą wodą. Powinno być wszystko ok. Dobra, rozumiem, że tego typa już mam pozyskanego, tak? Najlepiej do bazy zerknę i zobaczę. Dwóch. Kurde, to nie jest to. To jakiś inny specjalista. To ja jakiś lewego specjalistę, co miałem, wziąłem. O Jezu, tylko mi łódki nie zabieraj. Frajerze! No nie, no. Nie, chyba se żartuje, nie, typ. Dobra, dobrze się rozbił. Kurde, płyń! Jezu święty, co ta gra ma z tym pływaniem, nie? A słyszałeś o tym, jak spadochrony aż działają? Jak u tego Ukraińca, co skacze ze spadochrony z 8 piętra i nie przeżył? No dobra, bo mu nie zadziałał. Tu jest baza do podbicia. Patrzcie, jaki jeleń wielki. Ja pierdziele, już mnie zauważyli. Co, weźcie mnie, zabijcie po prostu. Hej, Raspend. Dzień dobry. No nie, no bo jak ja mam plan to zrobić po cichu, wpływam, a od razu mnie widzą, nawet nie zdążą z łódki zejść, to trochę przypał, nie? A miałem takie podejrzenie, że może się tak skończyć, jak motorówką przybije do brzegu tej małej wysepki. Dotyk Edenu to się nazywa. Fajnie, fajnie. Kurde, no nie, no trzeba to po cichu, bo tu też zdecydowanie jest za ostro. Jak strzała przebija beczkę, to wybucha. No tak, bo iskra idzie.
się umy noszą, kurde, niezniszczalne. Chciałem ją, kurde, z łapy, ale to nie wiem, jak z tej łapy się bije. Nacisnąłem V i go nie uderzyło. Dobra, jak to zrobić, żeby się tu nie cyckać z nimi, bo to cackać, bo to kurde. No nie wiem, no chyba trzeba tego typa na zewnątrz może zniszczyć najpierw. Чутко, куда? Ktoś mnie tu gdzieś widział, ale nie wiem gdzie dokładnie. Okej, widzę ich. Wyzwól posterunek. No jak to idzie, nie? To można tak sobie wyzwalać.
Słyszę, jak gadają, nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni są. Może tu gdzieś. Gdzieś tu jest ostatni koleś. Wydawało mi się, że oni ze sobą rozmawiali. A, jest. To jeszcze nie był ostatni? Tutaj, bo tu nie chodziłem za bardzo. O, jest. Bo taka ładna była, kurde. Nie, na skuter żeśmy załatwili go na początku. Morduje kobiety na streamie. Trochę tak robię, no. Dobra, i możemy teraz w bazie coś ulepszyć, nie? Znaczy, no nie możemy, bo jesteśmy daleko. Ale ogólnie moglibyśmy, gdybyśmy chcieli, ale nie chcemy. Bo chcemy kolejne ten. Na pewno tą bazę by fajnie było wyzwolić. Żeby ją wyzwolić, to najlepiej gdzie się dostać. Szczerze powiedziawszy, to nigdzie, po prostu trzeba się do niej dostać i tyle. Gdzieś tu była łódka jakaś i trzeba nią popłynąć i już. Tyle w temacie, nie? Gdzieś tu widziałem motorówkę. Gdzie ta motorówka? Tu jest, dobra. Jest git, moi drodzy, ale robimy przerwę w tym momencie, bo to jeszcze sporo przed nami tutaj odblokowywania.